Dzień dobry drodzy Państwo, z tej strony Chmura mówi, a dzisiaj przeniesiemy się do Polski lat 90. ubiegłego wieku. Do Polski, w której rodziła się hip-hopowa kultura. Wycieczkę w tamten czas zorganizował Filip Kalinowski, który jest, jak możemy przeczytać na stronie wydawnictwa Czarne, dziennikarzem popkulturowym, muzykiem eksperymentalnym i kolekcjonerem płyt, a z naszej perspektywy, co najbardziej istotne i co jest powodem naszego dzisiejszego spotkania, Filip jest autorem książki Niechciani Nielubiani, warszawski rap lat 90. Zacznę od prywatnych wynurzeń, ponieważ kultura hip-hopowa, a przede wszystkim rap, towarzyszyła mi od momentu jej pojawienia się w Polsce. Oczywiście nie znałem pod koniec lat 90. i na początku 2000 wszystkich nagrywających ekip i nie miałem dostępu do wszystkich płyt, do których dostęp, mając dzisiejszą wiedzę oczywiście, chciałbym mieć, ale bez opamiętania słuchałem Leroya, Wzgórza, później Warszawskiego Deszczu, Molesty, Zip Składu czy WWO i Pei. Kłamstwem byłoby stwierdzenie, że nie słuchałem w tamtym czasie też m.in. Karamby, bo słuchałem, ale słuchałem wtedy wszystkiego, co tylko kolega mógł mi nagrać na płyty CD-R o pojemności 700 MB. Dzikie to były czasy i niewielu pamiętam ludzi z mojego otoczenia, których stać było na kupowanie oryginalnych płyt. Z tej perspektywy dzisiejszy dostęp do aplikacji streamujących muzykę wówczas wydawałby się jakimś science fiction. Na stronie wydawnictwa czytamy: Filip Kalinowski niczym osiedlowy kronikarz prowadzi nas przez historię warszawskiego rapu lat 90., pokazując, że to właśnie w tej muzyce jak w soczewce skupiło się wszystko, co na podwórka przyniosły pierwsze lata trzeciej RP. Zręcznie lawiruje między ciemną i jasną stroną stołecznego rapu, pisząc zarówno o tych, którzy spisywali kolejne strony chuligańskiego raportu z osiedla, jak i o tych, którzy spontanicznie i lekko bawili się słowem. Wszystko to na tle największych bolączek ostatniej dekady XX wieku. Drapieżnego kapitalizmu, zorganizowanej przestępczości, epidemii brown sugar, policyjnych nadużyć i osiedlowych akcji. Książka Kalinowskiego to pasjonująca podróż przez Warszawę lat 90. i opowieść o tych, którzy niechciani, nielubiani, czuli się nie bez powodu, a swoją prawdę i bunt mogli wyrazić w rymach i bitach. Sama książka skupia się na Warszawie, bo właśnie w stolicy działo się najwięcej, jeśli chodzi o narodziny hip-hopu. Oczywiście zaniechaniem biblijnych rozmiarów byłoby zignorowanie innych miast, w których też działo się w tym temacie dużo, ale to jednak Warszawa w latach 90. grała pierwsze rapowe skrzypce. To właśnie w Warszawie powstaje m.in. Mystic Molesta, Warszawski Deszcz, Płomień 81, WWO i Zip Squad. W Warszawie zaczynali znani i cenieni do dzisiaj Sokół, PZ, DJ 600V, TDI, Fish. Z kronikarską dokładnością i starannością wędrujemy więc z autorem po niebezpiecznym mieście, jakim była stolica w latach 90. i poznajemy kolejnych bohaterów rodzącego się na polskim gruncie zjawiska zwanego hip-hopem, które na długie lata stanie się pierwszym wyborem wielu dzieciaków, tak z trudnych, jak i z najlepszych możliwych domów. Muzyka miasta pod koniec ubiegłego wieku zawładnęła poniekąd sporą częścią naszego kraju i w tym władaniu znajdujemy się do dzisiaj. Oczywiście czas spowodował, że wielu twórców zaczynających swoją przygodę z rapem dobrze ponad 20 lat temu dzisiaj zajmuje się już zupełnie innymi rzeczami, ale duża część tych ludzi nadal działa i z wiekiem osiąga mistrzostwo w swoim rzemiośle. Patrz przykład Sokoła. To oczywiście moje subiektywne zdanie, ale według mnie to jeden z najlepszych polskich raperów. A wracając do książki, to kawał dobrze spisanej historii tak hip-hopu, jak i samej Warszawy tamtych czasów. Znajdziecie w niej sporo pobocznych informacji, jak tych związanych z narkotykami, gangami, niebezpiecznymi akcjami, ale też dla równowagi będzie o imprezach w Alfie czy Remoncie, gdzie, nawiasem mówiąc, można było zarobić w łeb, co nawet było bardziej standardem niż wyjątkową sprawą. Dla fanów rodzimego hip-hopu pozycja obowiązkowa. Tak samo zresztą jak seria To nie jest hip-hop, rozmowy Jacka Balińskiego i Bartka Strowskiego. I to wszystko. Oglądam jeszcze w pełni zachwycony ostatni sezon Sukcesji, genialnego serialu, o którym powiem więcej po ostatnim odcinku. Tymczasem to jest ostatnie zdanie w tym podcaście. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.